Ej, cześć wszystkim, z tej strony Plastuch. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Yes Your Grace. Ostatnio zostawiłem was na tygodniu 22. Tak, zostawię tylko tak naprawdę zapisz i kontynuuj, tylko zastanawiam się, czy znowu ich opłacać, czy nie. Dlaczego my znowu nie zarabiamy? Mieliśmy 12 zł my zarabiamy, tak? Bo przyprawy nas kosztują 3, bo kupujemy przyprawy co tydzień. Żarcia mamy od ciula. I mamy tak. Jak ich opłacimy, to tak naprawdę mamy 12 zł. Jak ich nie opłacimy, mamy 32. Opłaćmy sobie może. Nie, jeszcze nie opłacajmy. Jeszcze mamy czas. Zapisz i kontynuuj w takim razie. Grę na 23 tydzień. Mamy wieśniaka, pogromcę smoków. Lisa? Okej, okay, pogromca smoków. Do usług, wasza wysokość. Znalazłem fiolkę. Kiedyś kupowałem od kupców fiolki trucizny na potwory, ale już ich nie kupuję, nigdy nie działały. Mimo to nie widziałem wcześniej tak eleganckiej fiolki, wygląda na ważną. Nie mogę mu przenieść kła. Jest jeden potwór. Mam problem z potworem. A, więc masz własnego potwora, wasza wysokość. Jego imię to Lichaj. To małe stworzenie. Wyobraź sobie świnię, ale owłosioną z długimi pazurami i rogami. Mogą być niebezpieczne, ale dla mnie to będzie bułka z masłem. Wkrótce możesz spodziewać się mojego powrotu. No dobra, jak uważacie, wasza wysokość? Wieśniak? Wasza wysokość, twój generał stał na straży całą noc w naszej wiosce i to przestraszyło wiedźmę. Ale babuszka wróciła, jej ludzie na koniach przyjechali. Przejęli 3 wioski, wasza wysokość. Zmuszają wszystkich do karmienia swoich dzieci ogromnymi ilościami jedzenia. Boimy się, że babuszka po nie przyjdzie, wasza wysokość. Ona chce je zjeść, musicie coś zrobić. Są tam teraz, wyślijcie swoich ludzi. Są w 3 wioskach. Czerwony koniec w oborce. Czarny koniec w jabłonce. A biały koniec w belce. Zobaczy, co da się zrobić. Wasza wysokość, zaznaczyłem dla was te lokalizacje na mapie. Jeśli otworzysz mapę, będziesz mógł skierować agenta do tych lokalizacji. Nie mamy agentów. Wola, oburka, belka. A gdzie jest jabłonka? Belka, oburka, jest jabłonka. Cedani. Cedani, co u licha? Co robili w sali tronowej? To mój nowy agent, sykacz. Wracamy do zwierząt, tak? Cóż, raczej nie da się wysłać zabawki na misję. Nic nie rozumieją, bez względu na to, jak dużo im wyjaśnisz. Poza tym, ten był trudny do zrekrutowania. Zajęło to trochę czasu. Dlaczego sykacz? Och, to proste, ponieważ syczy. Czy trzymanie lisa to dobry pomysł, Audrey? Oczywiście, że tak. To lis. Nie powinien sprawiać zbyt wiele kłopotów, wasza wysokość. Ha! Dobra, zatrzymaj. Tak! Sykacz wkrótce będzie znany wszędzie. Najpierw w Davern za swoje szlachetne czyny, potem w Atanie, kiedy sprowadzimy Lorsulię i Dastiego z powrotem. Być może pewnego dnia będzie mógł konkurować z Noaxem, pogromcą smoków. Gdy przejdzie inicjację, zostanie wysłany na misję. To jest urocze w pewien sposób. Dobra, kogo jeszcze możemy wysłać? Kogo jeszcze nie mieliśmy? Oboje są poszli, więc ich nie możemy. To Vialytę możemy jeszcze zaprosić w takim razie. Aurela? Jak się czujesz, kochanie? Martwię się o ciebie, zemdlałeś już 2 razy. Co jeśli to się pogorszy? Kto obejmie tron? Myślę, że musimy podjąć większy wysiłek, kochanie. Chodź do sypialni. Być może Audrey ma rację, musimy się bardziej postarać. Czuję, że nie wypełniam swojego obowiązku jako królowa. Jezus, to brzmi źle. W tych czasach król powinien mieć syna. Nie powinnaś czuć się winna. Los, jak widać, ma dla nas inne plany. Mamy 3 piękne, zdrowe córki. To nie twoja wina, że nie mamy następcy. Dziękuję, kochanie. Może spotkamy się później w nocy, kiedy wszyscy sobie pójdą. Mam kilka pomysłów, jak sprawić, żeby było bardziej interesująco. Może to pomoże.
Myślę, że Aurela za bardzo się wszystkim martwi. Powinien zrobić coś, żeby poczuła się lepiej. Może jakiś mały upominek przypominający ją, że ją kocham bez względu na wszystko. No to nie jest głupi pomysł, powiem ci. Czasem jak coś wpadniesz na pomysł... Eryk, ty to masz łeb. Może w ogrodach jakieś kwiaty. Nie chcę zebrać kwiatków. Asalia coś powie na temat kwiatków. Nie, uważaj na siebie. No kwiaty byłyby spoko, ale widzę, że nasz Eryk nie jest skłonny do ich zrywania. Okej, okay, pęknięcie. Kaska burku wygląda jakby była przesunięta. Gdybym tylko miał pod ręką coś ostrego i cienkiego, aby to podważyć. Miecz będzie za gruby, to musi być coś mniejszego. Mam! Kartka papieru. Och, to wydaje się być jakiś list. Zawiera mapę zamku. Jest w nim napisane: znajdź wino w piwnicy. Wymieszaj z 7 kroplami substancji z fiolki. Nikt cię nie zauważy. Wygląda jak list z instrukcją dla tego, kto nalał truciznę do wina Talisa. Jest pięknie ozdobiony kwiatami. Zwykle nie ozdabiałem tak naszych listów. Byłoby to zbyt kosztowne. Może te rysunki pozwolą nam wytropić osobę, która napisała ten list? List ozdobiony... To co jest... Dobra, to wiemy. Ale dobra, mamy. Mamy coś nowego. Królewska sypialnia. Ale nie... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie mam kwiatów. Ziom. Aha, czyli ja nie mogę zobaczyć tych rysunków, tak? A szkoda. Szkoda, że nie mogę zobaczyć rysunków. Bardzo by się przydały. Rysunków kwiatów. To muszę... Pogłaskaliśmy liska. Nie przerywaj naszego szkolenia. No dobrze. Musiał być bardzo drogi. No dobra, no nic. No nie mamy kwiatów. Nie... Tam były. To wełna. Może uda mi się coś z tego zrobić. Aha, idzie mi to zadziwiająco dobrze. Igła z włóczką. Muszę znaleźć tylko materiał, żeby go wyszyć. Okej. Teraz skąd znaleźć materiał do szycia? Nie mam materiału, nie mam pomysłu na materiał, gdzie on może się znajdować. W lochach? To jest ten pomyleniec. To jest dziura w suficie. Nie mam zielonego pojęcia. Muszę tylko znaleźć materiał, żeby go wyszyć. Czyli ja muszę znaleźć stricte materiał, który rozumiem mogę podnieść i potem przesunąć na... Przesunąć na igłę z nitką. No bo nie wiem, nie mam pojęcia. Tu byłem. Na murach nie byłem. Miecze, brama... Jest. Patrzcie, nie? O, nie patrzcie, co wyszło w ogóle. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Dobra, mamy. Mamy to. Prezent dla Aurelii. Proszę bardzo. Kochanie, zrobiłem coś dla ciebie. To nic wielkiego i nawet nie jest dobrze zrobione, ale chciałem, żebyś miała coś, co ci będzie przypominać, że zawsze będę cię kochać. Jesteś dla mnie wszystkim. Jesteś dla mnie wszystkim, nie byłbym w stanie rządzić tym królestwem bez ciebie. Kocham cię, najmilsza. Och, Eryku, ja też cię kocham. Jest piękny. Cóż, wszystkie nitki wystają. To nie ma znaczenia, uwielbiam. Włożę to w ramkę i zachowam na zawsze. Wszystko będzie dobrze. Wiem, kochanie, wiem. Wątek zaktualizowany, czyli mamy małżonkę, która... Nie to, Aurela. Aby Aurela poczuła się trochę lepiej, Eryk przygotował bardzo przemyślany prezent w postaci gobelinu. Wydawało się, że Aurela naprawdę docenia ten gest. Dobra, czyli co, nie mamy nic więcej, kończymy ten tydzień. I halo? Ty, no kuźwa! O nie.
A no tak, no przecież. Łaskoczesz mnie, przestań. Od tej strony nic nie działa. A to... nie to gniazdo, nie? Ups. O, proszę bardzo. To nie jest takie proste. Mhm. Nie będę tego czytał. O, no tak, no nic nie ma lepszych. Asalia włożyła coś do mojej pościeli. Poszłam spać, a teraz wszystko mnie swędzi. No i tyle było z przyjemności. To tylko troszkę proszku z pokrzywy, wkrótce ci przejdzie. Zostawcie nas w spokoju. Co w ciebie wstąpiło? Przeproś siostrę. No i co teraz? No, obie te opcje zniszczą to, a trzecia opcja sprawi, że córki nas tak... Ta się obrazi, ta też się obrazi. Przeproś siostrę. Asalia, przeproś siostrę. Nic nie zrobiłam, to nie ja. Wszyscy wiedzą, że to ty. Asalia. Dobrze, przepraszam. Porozmawiamy o tym później. Ech, i dlatego właśnie nie mamy następcy tronu. Może spróbujemy innym razem. Może nadal spróbujemy dziś wieczorem. Dobra, ma. Po tym upojnym, że tak powiem, wieczorze, idźmy dalej do obowiązków. Także co mamy teraz? Nie opłacamy 44, opłacamy 24. Dobra, opłaćmy ich już teraz obojga. Zapisz kontynuuj tydzień 24, grewno. Wialita przyszła. I wróżbitka. Wasza wysokość. Mówią, że walczysz z bestiogłowymi. Dobrze słyszałeś, przygotowujemy się do bitwy z Radowią. Imię me Vialyt. Starsi w moim rodzie walczyli z bestiogłowymi wiele lat przede mną. Słyszą, że przyprowadzili tu radowieńskiego psa do twojego zamku. Szkoda, że się go pozbyłeś. Miałam nadzieję, że ja to zrobię. Ale nie łza płakać nad martwym kotem. Chcę ci coś dać za odważne czyny. Dam wszystko, co mogę, aby pomóc w walce z bestiogłowymi. 3 złota i 150 armii, się wie. Pomnij, że Radowia to ino spród z tyłka. Nie chcemy sprodu w okolicy, co? A, i jeszcze wasza wysokość. Pomożesz raz jakiemuś psu i zapomnij o moich wojach. Więc nie rób błędów, wasza wysokość. Okej, to dostaliśmy od kopa. Tylko, że nie możemy już tutaj przyjaciółki pomagać. Mam ten zwierzęcy ząb. Uuu, niezły kawałek zębiska. Jest pikny, tylko mogę powiedzieć, wasza wysokość. Przepraszam, nie jestem za pomocna. List? Ten list napisany został na misternie zdobionym pergaminie. Czy wiesz, skąd może pochodzić? Daj mi podumać. To nie z moich ziem, wasza wysokość. Niepodpisany. Dziwne. Dziwne i niegrzeczne. A fiolka? Nie była w Brans, paskudnie wygląda. No to dobra, to spadaj. Wszystko, no to wszystko. Mhm. Nie mamy już gdzie szukać pomocy, wasza wysokość. Bandycie rządzą naszą wioską. Powiedzieli, że podrżną nam gardła, jeśli się do was zwrócimy. Ale nie możemy dłużej pozwalać im jeść naszego jedzenia, pić wina i wykorzystywać naszych kobiet. Są dobrze uzbrojeni, a my rolnicy nie umiemy walczyć, nie mamy z nimi szans. Proszę, wyślijcie waszego najlepszego generała, zanim będzie za późno. Dobrze. Dobrze zrobiłeś, przychodząc do mnie. Generał natychmiast wyprawi się w stronę twojej wioski. Te szumowiny zapłacą za to, co zrobili. Masz to na to moje słowo. Dziękuję, wasza wysokość. Wiedzieliśmy, że możemy na was liczyć. W takim razie muszę zaraz wracać do domu. Zabarykaduję drzwi i poczekam, aż wszystko się skończy. I wróżbitka jeszcze. Pozdrawiam, wasza wysokość. Czy mogę podejść bliżej? Nie odpowiedziałem, a ty już podeszłaś. Rozumiem. Macie bardzo interesującą aurę, Eryku. Pozwólcie mi przepowiedzieć twoją przyszłość. Widzę, że będzie bardzo interesująca, tak. Ach, tak. Czy nie wierzysz w przeznaczenie, wasza wysokość? Tak, przepowiadałem wielu królom. I zwykle miałam rację. Tylko między nami. Obiecuję, powiem wam kilka faktów o was. I będzie to prawda. A potem zapłacicie. W przeciwnym razie nie musicie, tak? Nie. Naprawdę wolałbym nie znać swojej przyszłości. Och, w porządku, wasza wysokość. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do widzenia. Temu nie ufam. To śmierdzi na odległość. Mapa. Tytyrytytyn. Czyli co, najpierw jabłonka w takim razie. Wiedźma. Idź.
0 tygodni, czyli wróci on od razu w następnym tygodniu. Sojusznicy. Mamy jednego gołębia. Czerwona strzałka oznaczała, że się ich nie da zaprosić. Eton jest wrogiem, ale możemy Etona zaprosić. Liścik. Ktoś, kto ma potężniejsze armię albo ładnie wygląda. Kurczę, no nie wiem. No i wysłałem wiedźmę, więc nie będzie... O kurde, nie wysłałem wiedźmę, więc mi nie przeczyta listu w izbie rady, prawda? Prawda. A, żebym zjebał ogrody. Asalia? Tak, ojcze? Nocny psikus. To, co zrobiłaś Cydanii tamtej nocy. Wiem, następnym razem obiecuję, że zastosuję łagodniejszy roztwór niż proszek z pokrzywy. Ach. Po prostu tęsknię za Mają. Zawsze wymyślała najlepsze zajęcia. Wiesz, że nie powinna tu być. Wiem, ale tęsknię za nią. Dlaczego nie pobawisz się z kimś w zamku? Wszyscy są nudni, chcą rozmawiać tylko o lekcjach tańca lub o właściwym sposobie zachowania się przy stole lub o tym, jak należy rozmieszczać sztućce. To okropne. Udowodniła, że jesteś zaradna. Jestem pewien, że możesz wymyślić jakieś ciekawe zajęcie. Wiem, przepraszam. Może mogę trochę podokuczać służącym. As! To nie o to chodzi, żebyś dokuczała służącym. Musimy kogoś wysłać. Znaczy, po kogoś musimy na pewno wysłać gołębia. Żeby nam... Kogo tu dawno nie było w takim razie? Lursa? Może Lurs nam coś opowie. O liście. Albo o fiolce. No zobaczymy. Bo mamy coś jeszcze tutaj? Nie mamy nic w takim razie. Dobra, no to mamy cyk, następny tydzień, 5 tygodni do Radowi. Generał wyjechał, wiedźmy sobie opłacimy, bo generała w tym tygodniu nie będziemy opłacać. Żarcia mamy pod dostatkiem. Aktualne zasoby minus 7, pole treningowe. Otrzymaj 10 do armii tygodniowo, zajebista opcja, ale droga. Z drugiej strony jej nie opłacimy. No ale dobra, no zobaczymy, nie wiem, chyba, kurde, zajebista opcja, ale to już, to powinno się chyba na początku, teraz już z tego raczej nic nie będzie. Zobaczymy, jak nam to się powodzi za te 5 tygodni. Może nie przegramy, zobaczymy. Także tak, i teraz pytanie, czy my też się wyrobimy w 5 tygodni, żeby dobić jeszcze 100 żołnierzy, tak naprawdę, jakbym to wziął. Jest szansa, bo już nam niedużo by brakowało. Z drugiej strony zostajemy z 4 złota, a ja muszę zapytać kogokolwiek, czy my będziemy w stanie się w ogóle wyrobić. Znaczy z tym, wróć co ja mówię, z tymi, z dowodami. Także no nie, no trudno, zobaczymy. Najwyżej się nie wyrobimy, nie wiem, zakończymy serię? Nie, wolałbym nie. Wasza wysokość, nie wiem co się dzieje, ale kiedy przybyłam do Jabłonki, wieś była otoczona czarnymi chmurami burzowymi. Grzmoty i wiatry były bardzo silne. Nie opłaciłem jej znowu, ja pierdol. To dziwne, bo nigdzie indziej nie spadła kropla deszczu. Zmierzyłam się z mężczyzną na czarnym koniu. Zachowywał się bardzo dziwnie. Krzyczał coś w jakimś obcym języku. To mnie wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę wszystkie inne rzeczy, które usłyszałem od wieśniaków. I tyle, Lurs. Wyzywałeś mnie, wasza wysokość. Znalazłem list. Czy wiesz, skąd może pochodzić? Zdobienia? Może to jakaś strona z książki? Jesteś pewien, że to list? Tak, jestem pewien, że to list. W takim razie nie mogę pomóc. Nie znam lordów, którzy zdobiliby swoje listy. Ta fiolka? Mój agent... Ta fiolka wygląda jak te, które można kupić w Atanie. Najczęściej są one używane jako ozdoby, ale widziałem je również wypełnione pyłem. To zabawne, jak wiele tych fiolek można tam znaleźć, że król Talys nigdy nie popierał handlu pyłem. Zanim odszedł, niech bogowie mają go w swojej opiece. Odrzucił sojusz Etona, gdy dowiedział się, co ten zamierza. To interesujące. Mówisz, że Eton i Talys nie byli w najbliższych stosunkach? Rzeczy samej, ale Etonowi się należało.
Był wściekły, kiedy Talis kazał swoim strażnikom wyrzucić go z zamku. To na razie. No to dobra, to coś wiemy. Coś wiemy sobie. Już znikło. Zaprośmy Tona w takim razie. Zaprośmy w takim razie Etona i pogadajmy z kupcem. Wasza wysokość, znaleźliśmy tego szaleńca w gospodzie. Sprawiał kłopoty, więc miejscowi wezwali pomoc. Niemal rozniósł całe to miejsce w drzazgi. Najpierw kupił wszystkie po kolejce, po kilku... To nie jest ten kupiec? Wywiązała się bójka lub dwie i dalej już poszło. Biedny karczem prawdopodobnie nadal sprząta to miejsce. Zwykle nie zawracalibyśmy wam głowy takim krętaczem, ale wydał dużo złota. Chłopcy pomylili, że najlepiej będzie was poinformować. Może je ukradł lub kogoś okradł. Może to być związane z jednym przypadkiem, o których słyszycie co dzień. Pozwól mu mówić, rozpoznaję tego typa. Pożyczyłem ci moje pieniądze, gdzie one są? Nie sądzę, byś osiągnął zysk, wydając je na tanie wino przy drożnej gospodzie. Nic przy nim nie znaleźliśmy. Nie wygląda na kogoś, kto długo trzyma pieniądze. Jest tylko pijakiem. Spędza wystarczająco dużo czasu wśród ludu, aby rozpoznać ten typ. Następnym razem musimy być bardziej ostrożni, wasza wysokość. Naprawdę powinniśmy dobrze rozważać, komu zasługuje na nasze wsparcie. Umieść w lochu. Myślę, że jakiś czas za kratami nauczy go nie okłamywać króla. Tak jest, wasza wysokość. No i przejebaliśmy 23 sztuki złota. Nigdy więcej. Wasza wysokość, w lasach nie ma śladu Lihaya. Więc pomyślałem, dzięki mojemu sprytowi wiem, gdzie szukać ich legowisk, w starych pniach drzew. Proszę, weź ten zakrwawiony róg jako dowód mego mężnego czynu. Przecież to jest jeleń. Ha! Nie mogłeś pokonać bestii, ponieważ w lesie nie było potwora. Dałeś się złapać na nasz fortel. Wszystkie twoje opowieści są kłamstwami. Również ta. Co? Ja? Kłamcą? Nie ma mowy, przyniosłem dowód, czyż nie? Wasza wysokość. Równie dobrze mógłbyś to być jeleń. Czy ktoś widział? Czy jest jakiś świadek, który mógłby za ciebie dręczyć? Nie, obawiam się, że nie. Ale żaden rozsądny człowiek nie poszedłby tak głęboko w las. Zwłaszcza jeśli czai się tam jakaś dzika bestia. Smocza opowieść też nie jest oryginalna, prawda? Sir Fryderyk mówi, że za każdym razem opowiadasz tę samą historię, zmieniając tylko kilka szczegółów. Niech będzie. Mleko się wylało. Przynajmniej nie muszę już odgrywać tej szopki. Czasami potrafi być tak bardzo męczący, jeśli mam być całkowicie szczery. Ludzie chcą zobaczyć tego niesamowitego rycerza, tego pogromcę smoków, więc pokazuję im to, co chcą zobaczyć. Lihaj, a dowód? Jeleń. Moje historie przynajmniej nikogo nie krzywdzą, nie mam problemu z piciem. Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz mi to w twarz. Słyszę, co niesie wiatr. Problemy z rumem. Żona chodzi z podbitym okiem. Nie wierzycie mu, prawda, wasza wysokość? Jest kłamcą, wszystko to zmyślę. Kiedyś byłeś rozpoznawany na dziedzińcach, ale pamięć o tobie zanika. Dosyć tego! Dobądź miecza, zobaczmy, czy jesteś kimś więcej niż oszustem. No nie be... Nie będzie tutaj żadnego rozlewu krwi. Umiejętnościami tak nie dorasta mi do pięt. W twoim obecnym stanie prawdopodobnie sam byś się dźgnął. Wasza wysokość, oczywiście, że to tylko mistyfikacja, ale to nie ma znaczenia. To przesłanie jest najważniejsze, a ta historia rozgrzewa ludzkie serca. Daje nadzieję na lepsze jutro. Ludzie zawsze myślą, że widzą bazyliszki, leszych i strzygi, podczas gdy zwykle jest to lis, bezpański pies albo nawet kot. Jeśli przyniosę im skórkę z dzika lub rogu jelenia i powiem, że to potwór, lepiej śpią w nocy. Mogę wrócić do pracy, czując się bezpiecznie. A jeśli zarobię jakieś dodatkowe złoko na boku, to co z tego? Czyż nie wszyscy jesteśmy oszustami? Królowie na przykład? Ludzie zawsze przychodzą do króla, ponieważ wie wszystko. Oczekują od ciebie mądrej rady, pokładają największe zaufanie w twoich słowach. Ale odpowiedz sobie, czy zawsze wiesz, co robić? Nawet uczeni nie znają sposobu. Chyba masz rację, nawet uczeni nie zawsze wiedzą, co robią. Rzeczy samej, nie wszystko da się nauczyć z rękopisu. Reszta to tylko zgadywanie. Wasza wysokość, z pewnością nie możemy pozwolić mu szerzyć więcej kłamstw, nie zgadzam się na to. Jeśli pozwolisz, aby Noaxi dołączył do twojego sztandaru, nie stanę u twojego boku. Och, a ja nie dołączę, jeśli on dołączy. Z jego brakiem kontroli nie stanę obok niego podczas bitwy. Podczas całego zamieszania mógłbym nie zadźgać, nikt nawet by się o tym nie dowiedział. Jovan, dobry chłopak. Trenuję ze mną, postaram się wysłać moją rekomendację, nie zapomnijcie o tym. No nie, no to nie, to tak jak mówiłem, 200 a 180. Sir Fryderyku, czeka cię jeszcze jedna bitwa.
Wiedziałem, że mogę zaufać waszemu sądowi, wasza wysokość. A najwyższy czas, aby osoby z prawdziwym doświadczeniem przejęły dowodzenie Noaksy. Szkoda, wasza wysokość. Niemniej jednak życzę ci powodzenia w bitwie. Minus 108. Aha, bo tam. Czy ktoś może posprzątać ten bałagan? A ja posłałem Poetona, a ten jest teraz wrogiem, tak? A nie podżowana. Lord obecnie jest nieosiągalny. Tak, to są nieosiągalni lordowie. Czy muszę jeszcze do Grego zagadać? Z Atonem pogadać? No dobra, wieśniak. Wasza wysokość, silna wichura uderzyła w naszą wioskę. Nie ma jeszcze ofiar, ale wichura wciąż napiera i staje się coraz silniejsza. Nie, nasze domy już poniosły wiele szkód. Pobiegłem tutaj tak szybko, jak tylko mogłem. Czy możemy liczyć na pomoc? Weź trochę zapasów. Wiedźma, to nie, weź zapasów. Dziękuję, tym zasobem nie powinniście marznąć, głodować, ani chorować. Powinno wystarczyć, abyście przetrwali do czasu odbudowy wioski. Pełna zgoda, dziękuję, wasza wysokość. Wasza wysokość, ścigają mnie, proszę, pomóżcie. Mam małą piekarnię na rynku, robię ciasta i tym podobne, całkiem dobre. Prowadzę też dodatkową działalność na boku. Ludzie nazywają to pyłem wyroczni, powiadają, że pozwala niektórym zobaczyć przyszłość. Wszystko szło dobrze, dopóki nie pojawili się lokalni oszuści i zaczęli domagać coraz więcej pyłu. Grozili mi, gdy mu odmówiłem. Powiedzieli mi, że zabiorą moją małą dziewczynkę, jeśli nie przyniosę im więcej. Nie wiem, co z nimi zrobić, wasza wysokość. Nie mam złota, żeby kupić więcej pyłu, ani nie chcę mieć już z tym nic wspólnego. Chciałem tylko dorobić trochę grosza. Złota nie mam. Generała nie mam. Przepraszam. Naprawdę, jeśli naślę na nich generała, prawdopodobnie mają przyjaciół, którzy onaźleźliby ciebie i twoją rodzinę. Nie powinieneś był sprzedawać pyłu wyroczni. Zbyt łatwo przyciąga bandytów. Radzę spakować torby i opuścić nawet, bo inaczej nie przestaną cię nękać. Ale wasza wysokość, mam tutaj interes. Nie mogę po prostu zostawić tego wszystkiego. Chyba macie rację. Spakuję torby. Moja żona ostrzegła mnie, że to nie skończy się dobrze. No, ostrzegała, a ty swoje. To tam jest ta głowa jelenia. Tam była. A tak, nie wyjdziemy tędy. Strzałki prowadzą w tą stronę. Lochy. Wasza wysokość, proszę. Po prostu myślałem, wszyscy inni dostają złoto od króla. Dlaczego więc ja miałbym nie dostać? Proszę, wypuśćcie mnie. Nigdy więcej tego nie zrobię, obiecuję. Nie. Ukradłeś złoto królestwa. Musisz zostać za to odpowiednio ukarany. Zostaniesz tutaj, dopóki nie przyswoisz sobie lekcji. No i bardzo dobrze w takim razie. Królewskie sypialnie. Żona czeka na wieczór. Izba rady. No nie mamy jak. No to nic, to kończymy dzień. I tak. Opłaćmy ich sobie teraz. 804, czyli musimy sobie ich opłacić. Spadło nam wojsko i to dosyć dużo. Ale dobra, zobaczymy, czy dostaniemy tam jeszcze 120 tego wojska. Zapisz kontynuuj. Będą za 4 tygodnie. Grewno, tydzień 26. W 30 tygodniu przychodzą ci. Agoni Lisa, Cedani. Nic mi nie jest, ojcze. Ach, Cedani, lepiej sprawdzę za jakiś czas co u niej. Generał. Pozbyliśmy się bandytów okupujących wioskę, wasza wysokość. Nie będą sprawiać więcej problemów. To powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich innych bandytów, którzy planują bunt przeciwko swojemu królowi. Ludzie byli bardzo wdzięczni za pomoc. Ale nie dali nic. Eton. Czym mogę służyć, wasza wysokość? Znalazłem list. Ten list napisany został na misternie zdobionym pergaminie. Czy wiesz, skąd może pochodzić? Kiedyś ludzie je zdobili. Teraz to już wyszło z mody, jeśli chcesz znać moje zdanie. Nie wiem, kto mógł to wysłać. Nie wiesz, od kogo otrzymałeś listy? Nie do końca go otrzymałem. Nieważne. Mój agent znalazł ją niedaleko twojej wioski, Lordzie Eton. Czy wiesz coś o tym? To jest fiolka używana do podgrzewania składników mikstur, co jest dość powszechne. Można je kupić u dowolnego sprzedawcy. Jednak nigdy nie widziałem takiego zdobienia. Zdecydowanie nie jest moja. Czy wiesz, kogo to może być? Skąd mógłbym to wiedzieć? Nadal sprzedajesz pył? Oczywiście, Ryku, to, że ty nie chciałeś mnie wesprzeć, nie znaczy, że inni tego nie robią. Mój interes kwitnie. Powinieneś przestać. Pył wyrośnie ma zły wpływ na życie ludzi. Nie możesz sprzedawać czegoś innego? Co, i przejść obok tak ogromnego stosu złota, który wręcz czeka na zebranie? Chyba żartujesz.
Jeśli nie sprzedam pyłu tutaj, sprzedam go gdzie indziej. Wszyscy go chcą, nie możesz mnie powstrzymać. Wasza wysokość, no to się nic nie dowiedzieliśmy. Wasza wysokość, wszyscy zniknęli. Wszyscy mieszkańcy, oborki zniknęli. Puf. Jednego dnia wioska jak zawsze, a następnego ranka miasto duchów. Mówiłem wam, że powinniśmy byli zbadać te magiczne anomalie. Ale kto wie, może nie jest za późno, by wszystko naprawić. Dobra, wyślij wiedźmy. A nareszcie, miejmy nadzieję, że ich znajdziemy. Kolejny wieśniak. Wasza wysokość, wszystkie pola są zalane. Bogowie nas pokarali. Nic już nie urośnie. Nie ma ziemniaków, buraków, pietruszki. Zmagamy się z tym już od miesięcy. Codziennie pomodlimy się do bogów o poprawę pogody. Mamy dość jedzenia konserw, wasza wysokość. Nasze dzieci zaczynają głodować. Zastanawiałem się, czy wasza wiedźma mogłaby coś... Serio? Dworska wiedźma jest raczej uzdrowicielką. Gdybyśmy mogli to zrobić, mielibyśmy słońce przez cały rok. Uzbrój się w cierpliwość, spróbuj wykopać rów wokół swoich pól, aby woda spłynęła. Oczywiście. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Dzięki za radę. Wygląda na to, że od teraz nasza praca będzie polegać na kopaniu. I kolejny. Minus 4. No, tak, pewnie. Wasza wysokość? Szczury, są wszędzie. Przejęły moją stodołę. Są ich setki. Nie mogę dojść moich krów ani karmić koni. Miałem tu iść pieszo. Jak mogę iść na rynek, jeśli nie ma nic do sprzedania? Generała, żeby szczurów się pozbyć? Nie, no bez jaj. Po prostu zostawię pułapki i usuwam je codziennie. W końcu się ich pozbędziesz. Dobrze, wasza wysokość. Wiedziałem, że przynajmniej podzielicie się ze mną swoją mądrością. Zrobię to od razu. Bez jaj. Aha, minus 2. No co za ludzie w ogóle? Jest generał, izba rady. A, do Cedani zaglądnąć. Co się z tobą... Mam nadzieję, że jesteś w stanie nad nim zapanować. Jestem w stanie. Dlaczego miałabym nie być? Widziałem, jak gonisz sykacza po całym zamku. A tak, to tylko część treningu. Po prostu upewniam się, że nikt go nie będzie w stanie złapać, kiedy będzie wykonywał misję. On jest bardzo szybki, naprawdę, wasza wysokość. To idealny agent. No dobrze, Bączku, ale proszę uważaj na siebie. A jeśli potrzebujesz czymś pomocy, nie bój się poprosić. Nie zabierzesz go? Oczywiście, że nie. Pomogę, jeśli będę mógł. Dobrze, ojcze, nie potrzebuję pomocy. No to dobra. Zajdźmy do generała, może on mi coś powie. Jest generał. Spójrz ten list. Znalazłem to w ogrodach, ma nietypowe zdownictwo, poznajesz? Nie, wasza wysokość, nigdy nie widziałem tak eleganckiego pisma. Mogę zapytać, czy ktoś w wiosce zażywie. Co myślicie? Dobra, rób to. Zrób to dyskretnie, proszę, i nie wspominaj o śmierci Talisa. Nie chcemy, aby ktokolwiek dowiedział się, że mamy trop. Znajdź mnie w sali tronowej, jeśli uda ci się coś ustalić. Dobrze, wasza wysokość. Dobra, to wszystko. Zbieram się. Oby tak dalej stan. Tak, wasza wysokość. Dobra. To co, to sojuszniku, mamy gołębia, mamy, możemy wysłać po tego. Giovanna. Z nieosiągalny. No proszę, Leny nie, to Grego możemy zaprosić, bo z Grego mamy w takim razie sytuację do jeszcze rozstrzygnięcia. Okej. Królewska sypialnia, możemy żonie powiedzieć, może żona coś powie o tym liście. O, nowy trop. Znalazłem kilka wskazówek. Co znalazłeś? List. Znalazłem ten list, zawiera instrukcję dotyczącą nalania trucizny. List wydaje się ozdobiony kwiatami. Jak może wyśledzić tego, kto ten list napisał? To bardzo ważny dowód, Eryku. Zapytaj generała. Jeśli jest dostępny, prawdopodobnie będzie na murach zamkowych. To... Dużo mi nie pomogłaś. Dużo mi nie pomogłaś. Dobra, no to nic w takim razie. Kończymy ten tydzień. Cyk. Tydzień 26 jest koniec. Oboje są na misji, więc na szczęście nie musimy ich opłacać. Możemy teraz pole treningowe opłacić. Troszkę tych pieniążków, że tak powiem, uzbieraliśmy. Troszkę za późno, 30 raptem żołnierzy nam to da. No ale mówi się trudno, mówi się trudno. Chociaż z drugiej strony, czy to jest warto na 3 tygodnie? Chyba nie.
bo przygotuj generała do bitwy, będzie potrzebne i wiedźmę do bitwy. Dobra, także ja nazywam się... Czemu my tyle żarcia tracimy? Co jest? 2, 5... Co jest? Dyszka, 15... 21, 22. To jesteśmy żarcia minus 2 na co tydzień. Ale numer. A tak to stracimy 20 wojska. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. No ale nic. Zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.